Siemano, witajcie, tutaj Wojan i dziś będziemy dzwonić do Paliona, ponieważ Palion został w ostatnim odcinku zbanowany przez hakera i to jest jedyna forma kontaktu z nim. Nie mogę teraz do niego pojechać, więc nie mam jak mu pomóc. On też nie może do mnie przyjechać, żeby z mojego kompa normalnie sobie wejść na Wojanowice, więc mam plan, żeby do niego zadzwonić, spytać się, co tam u niego, czy coś się zmieniło, czy dostał jakieś dostępy może do swojego konta od hakera, może porozmawiał już z hakerem jakoś, nie wiadomo. Zadzwonimy i mam nadzieję, że się wszystkiego dowiemy, także trzymajcie kciuki, że z Palionem jest wszystko ok, ponieważ potrzebujemy Paliona. Palion, potrzebujemy cię w naszym składzie. No właśnie, Palion, bo bez ciebie nie pójdziemy do świata hakera. Więc od razu dzwonię teraz do Paliona i miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży. Dobra, mamy Paliona na głośniku. O. Halo? Siema, Paweł. Palion? To tutaj, Wojtek. Jestem załamany. Opowiadaj, słucham cię, nagrywam jakby co odcinek i chciałem, dzwoniłem do ciebie, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, bo wiesz, zostaję zbanowany, ja nie wiem, co ja mam teraz robić. Stary, ja chciałbym sam wiedzieć, aktualnie jestem w kropce, gadałeś o bez hakera czy nie? Jeszcze nie, właśnie się też zastanawiam, co ja mam teraz zrobić, mam z nim porozmawiać o czymś? Nie musisz go przekonać, albo to jest przesada, nie wiem, jakieś zadanie, no cokolwiek, co mogę zrobić w zamian. Nie wiem, mogę mu służyć przez miesiąc. Ty teraz... Że już nigdy nie wrócę na Wojanowice. Ty teraz kompletnie nic nie możesz zrobić? Nie, jestem zbanowany i nie mogę w ogóle wejść. Totalne. To jest porąbane, Palion. On nie powinien ci tego robić, ale mówiłem ci, ostrzegałem, żebyś go aż tak bardzo nie denerwował, bo on już mnie raz tak zbanował. Mówiłem ci, żebyś tak nie robił. Ja wiem, że byłeś... Nie wiedziałem, że aż tak to dojdzie, wiesz, że mnie zbanuje i... Że to już będzie koniec. No, ja wiem, że byłeś wkurzony, ale haker dał mi jedną szansę, bo ja też byłem tak zdenerwowany raz. Dał mi jedną szansę i udało mi się ją wykorzystać. Tylko musiałem przejść sporo kratek, bo aż 100 tysięcy, więc... No wiem, ale mi na razie nie dał żadnej szansy, ani żadnego tego. Nic nie powiedział, żadnego znaku mi nie dał. Może ja będę musiał ci załatwić takie, jakby taką przepustkę do zadania, czy coś w tym stylu. No właśnie podpytaj go i też znać, bo ja naprawdę nie wiem, co mam zrobić, a kontaktu z nim nie mam w ogóle. Dobra, to ja spróbuję z nim o tym porozmawiać. Powiem, że skoro mi dał szansę, to niech tobie też da. Tylko powiedz mi, czy ty jesteś gotowy na jakieś zadanie trudne, jeżeli będziesz miał do pokonania 100 tysięcy kratek, a jeżeli będziesz miał do pokonania milion? Muszę to wiedzieć, bo jeżeli on ci da zadanie... Tak, wszystko stare, wszystko jest lepsze niż ban. Przecież ban to jest koniec, najgorsze co może być. Dobra. To ja, Paweł, wchodzę na serwa, mam nadzieję, że będzie haker i słuchaj, porozmawiam z nim. Jak będzie, od razu porozmawiam i dam ci znaka. Spróbuję coś z nim ugadać i mam nadzieję, że się wszystko ułoży i wrócisz na Wojanowice, bo musimy odbić nubka. Gościu, musimy odbić nubka! No dlatego mnie tak zdenerwowało, stary, że mnie tak traktowano. No właśnie, no wiem, mnie to też zdenerwowało, ale... Wiesz, musiałem grać takiego, który się za bardzo na hakera nie wkurza, bo się bałem, że znowu bana dostanę. Nie wiem, już trudno mi o tym mówić. Dobra, lecę od razu, może uda się to nawet teraz załatwić, więc lecę to ogarnąć i mam nadzieję, że wszystko się ułoży i będzie git w takim razie. Dobra, daj znaka w takim razie, no. Dobra, trzymaj się. No, trzymaj się, na razie. Dobra, słuchajcie, Paweł, sami słyszeliście po jego głosie, że jest słabo. Jest załamany, ale... Nie wiem, będziemy musieli mu jakoś załatwić jakąś przepustkę. Tak, zgadza się to, że Palion nie dostał drugiej szansy, a ja dostałem, więc muszę z hakerem teraz porozmawiać i mam nadzieję, że uda mi się go ugadać tak, żeby dał również Palionowi drugą szansę, żeby Palion wykonał jakieś zadanie, dzięki któremu wróci na Wojanowice i już nie będzie tak odwalał. Więc widzowie, przenosimy się do Minecrafta i porozmawiamy z hakerem. Moi drodzy, jestem już w Minecrafcie. Jestem przygotowany do tego, żeby namówić hakera. Zrobię wszystko, żeby Palion wrócił na Pojanowice. I musimy to zrobić mądrze. Muszę podejść jakoś hakera, na pewno nie wkurzając się na niego. Nie mogę się na niego wkurzyć, bo jak się wkurzę, to pewnie nigdy się nie zgodzi, żeby dać drugą szansę Palionowi. Ale podejdę go właśnie na początku z takiej strony. Ej, ty mi dałeś szansę, daj Palionowi. A poza tym, mam też plan, jeżeli nie będzie się zgadzał, może spróbuję go namówić jakoś przez, wiesz, swoje wpływy, że jestem żołnierzem hakera. Kto wie, może powiem, że ej, ja chcę sprawdzić, czy haker, czy Palion też jest dobry na tyle, żeby został żołnierzem. I może dodamy Paliona też na żołnierza hakera. Patrz, będę ja i Palion żołnierzami. Jeszcze zwerbujemy Kati i będziemy mieć sojusz wszyscy. Całe Wojanowice będą miały sojusz z hakerem. Ej, to byłaby masakra. I wtedy byśmy go wykorzystali do wejścia do świata hakera. Genialne. Dobra, idziemy do hakera czym prędzej. Spójrzcie, tam jest, tam coś kombinuje. Oj, dobra.
O, dobra, idziemy, idziemy. Dzień dobry, haker. Witam cię. Jak tutaj przyszedłeś? No wiesz co? Przyszedłem tutaj z do pewną... Do mojego zrujnowanego domu. Wiesz co, ja ci mogę go odbudować. Daj mi troszeczkę tylko itemków, jak go odbuduję. Daj mi te itemki, co tutaj są, ja ci pomogę. Najpierw napraw mi drogę. Dobra, dobra, jasne. Zrobi się, nie ma problemu. Słuchaj, ja przyszedłem w pokojowym celu. Mianowicie, pamiętasz jak, no wiesz, mnie zbanowałeś. Ja bym chciał się tylko spytać, co pamiętasz w momencie, jak się, wtedy się czułeś, w momencie, w którym mnie banowałeś? Co wtedy czułeś? Złość, pewnie nienawiść, nie? Cieszyłem się, że cię już nigdy nie spotkam. No właśnie, tak, cieszyłeś się, a potem co się wydarzyło? Coś, porozmawialiśmy, co nie? Prawda. Skąd ta paliona? Doszliśmy do wspólnego wniosku. No, no właśnie, więc... Widzisz, ja tutaj przyszedłem z tobą porozmawiać i przypomnieć ci, jak mi dałeś drugą szansę i powiedzieć, że Palion też zasługuje na tą drugą szansę. Dlatego co byś powiedział na jakiś test? Test, który Palion musiałby przejść, żeby wrócić na Wojanowice. Wiedziałem, że to do tego zmierza. Nie. Jak? Palion, to już jest za dużo. Tobie dałem szansę. Ale drugiej szansy już nie będę dawać kolejnemu członkowi z Wojanowic. Nie, ale to niby dlaczego? Co za tym? Powinniście się nauczyć na błędach. No słuchaj, ale Palion nie miał jeszcze okazji nauczyć się na błędach, tylko ja się nauczyłem na błędach, więc w sumie Palion nie miał nic do tego, żeby uczyć się na moich błędach. Musiał, wiesz, widzisz, popełnić je sam, żeby się nauczyć. Jak teraz będzie, wiesz, mógł to jakoś odpracować, to na pewno się nauczy, żeby już nigdy nie wchodzić ci w drogę i będziesz miał święty spokój, gościu. W takim razie, ile razy mnie jeszcze zniszczycie dom? Ile razy mnie okradniecie? Mam nie... was wszystkich zbanować? Ja... Kto? Okradniemy? Co? Kto? Co? Ktoś z was. To na... musiał być ktoś z was. Ale przecież była rozprawa, wyjaśniliśmy to sobie. Ale i tak wam nie wierzę. Chwila, ktoś nie. Mi tutaj nie pasuje. Coś jest nie tak, haker, coś jest nie tak. Czy ty naprawdę podejrzewasz nas, że cię okradliśmy? Na A serio? Kto mógł to zrobić? Może świnka Halinka? No przecież powiedziałem ci, że to są powiązania Nubka. Że ty i on macie, nie wiem, ze sobą na pieńku. Wiesz o co chodzi. Nubek jest w świecie twoim, który jest pewnie mega trudny i musiał tu jakoś pewnie się dostać, kiedy go odwiedzałeś ostatnio i zabrać te wszystkie rzeczy, bo pewnie wiedział, bo pewnie mu mówiłeś, gdzie jest ta tajna baza, a jeśli nawet nie mówiłeś, to no wiesz, no tyle tam spędza czasu, może nie wiem, te potwory, które go otaczają, mu powiedziały o tym, ha? To prawda, może była to wina Nubka, ale wy jesteście najbardziej podejrzani. Tak. Dlatego nie wiem, czy odbanuję Aliona. Dobra, wiem, ja cię jeszcze przekonam. Daj mi troszeczkę budulca, bruku tego, ja ci to odbuduję. Zobaczysz, będziesz miał domek Nówka. No jasne, nie ma problemu, gościu, domek Nówka, mówię ci. Mówię lepiej, ci. Żebyś to odbudował. No jasne, ale i tak, że tak. Nie odbanuję Aliona. Ale ja nie robię tego, żeby odbanować Paliona, tylko robię to, żeby ci pokazać, jak bardzo ja się zmieniłem na plus i jak dużo Palion może zmienić się na plus, jeśli dasz mu szansę. Widzisz, jak ja teraz ci chętnie pomagam, a to dlatego właśnie, bo tą szansę mi dałeś. Więc pomyśl o tym, co się by wydarzyło, gdyby również Palion był po twojej stronie, bo przykładowo, gdyby przeszedł twój test, który byłby, powiedzmy, bardzo trudny, taki jaki ja miałem, to przecież Palion mógłby też zostać twoim żołnierzem, co nie? Nie, Palion się do tego nie nadaje. On jest zupełnie inną osobą. A po czym tak sądzisz? Po czym? Po ja czym? Już go poznałem wystarczająco. Teraz nie chcę o nim rozmawiać. Jak tylko o nim myślę, denerwuję się. Nie, 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 ja cię nie, na pewno nie chcę denerwować jeszcze bardziej, bo pewnie już jesteś mega zdenerwowany. Ale chciałbym... jeszcze jakoś cię przekonać do tego, bo myślę, że nie zdajesz sobie z tego sprawy, ile korzyści może za tym iść, że ty podejmiesz współpracę z Zielonym. Obaj lubicie zielony kolor, pomyśl o tym, obaj jesteście do siebie stworzeni, słuchaj. Wiesz, co byśmy mogli osiągnąć, gdybyśmy byli razem w sojuszu, gdyby Palion dołączył do naszego teamu żołnierzy w hakera? Wiesz o tym, że robisz to na próżno, ja i tak go nie odbanuję, nie dam mu drugiej szansy.
Ale to nie chodzi o odbanowanie. Nikt nie mówi haker, żebyś go odbanował, tylko chodzi o to, żeby on sobie na bana, a raczej unbana, odpracował, zapracował. Więc daj mu jakieś mega ciężkie zadania. Ja cię jakby nie ograniczam. Możesz dać mu nawet cięższe zadanie ode mnie, tylko daj mu szansę. Ja wiem, że on będzie chciał bardzo mocno wrócić i ja wiem, że on będzie mocno o to walczył. A jeżeli przegra, stary, załóżmy się o to, że na przykład ty myślisz, że on przegra, ja myślę, że on wygra. I słuchaj, i jeżeli ja wygram, to on wraca. Czyli wiesz, jak przejdzie te wszystkie twoje testy, to on wraca. A jeśli z drugiej strony nie wyjdzie, to już nie wraca na Wojanowice nigdy. I wtedy przestanę ci truć tutaj tyłek, gościu, i zrozumiem i powiem: okej, w sumie to ten Palion nie musiał tutaj wracać. Tak, tak bym wtedy już powiedział. Już bym odpuścił sprawę. Byśmy o tym zapomnieli i się rozeszli. Odpracowanie na powrót na Wojanowice. No, słuchaj, lepszego pomysłu nie znajdziesz. Tak, no właśnie o to chodzi, lepszego pomysłu nie znajdziesz. A jest jeszcze kolejny plus. Przecież, jeżeli Palion okazałoby się, że przeszedłby ten twój test, który byłby wyjątkowo trudny, to przecież jest to idealny przykład na żołnierza, co nie? Prawda. No właśnie. O tym nie pomyślałem. No właśnie. Dlatego, haker, dałem ci tutaj... To jest jednak ciekawa propozycja. Nie rozważyłem tego. No widzisz, wystarczyło porozmawiać, wystarczyło chwilę otworzyć umysł, dać do siebie dotrzeć. Rozumiesz? Są plusy tego, a ty wybierasz same minusy, nie chcąc mu dać nawet jakiejkolwiek szansy. Racja. Muszę się nad tym głębiej zastanowić. Co prawda nie jestem jeszcze przekonany, ale po twojej rozmowie wydaje mi się, że możemy dojść do wspólnych wniosków. W takim razie, słuchaj, haker, wiesz dokładnie, jak Palion się nazywa w Minecraft, możesz do niego jakoś dotrzeć, możesz do niego się jakoś odezwać, więc mam nadzieję, że się z nim skontaktujesz, jakoś skontaktujesz się z nim, żebym mógł mu chociaż przekazać, czy coś się dowiedziałem. Dobra, zrobię to, ale ze względu na to, że tak bardzo ci na nim zależy. Słuchaj, jeżeli będzie trzeba, to ja mogę nawet go weryfikować pod względem tego, czy robi wszystko tak, jak należy. Wiesz, jestem twoim żołnierzem, więc możemy się jakoś dogadać, że będę go, nie wiem, może szpiegował, czy coś w tym stylu. No dobra, podoba mi się to. No, widzisz, w taki sposób będziesz miał właśnie wszystko pod kontrolą. Nic nie będzie, żadnych przekrętów, nie będzie żadnych, wiesz, wyzwisk w twoją stronę. Wszystko będzie polubownie rozwiązane, gościu. No prawda, dobra, jako mój żołnierz zgodzę się na to. Dam mu jeszcze jedną szansę. Super. Bardzo się cieszę, że udało mi się z tobą porozmawiać, że doszedłeś do prawdy, do dobrej decyzji, więc... Ale poczekaj, to nie będzie takie proste. Będzie musiał wykonać naprawdę piekielnie trudne zadanie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Pewnie moje zadania to przy tym będzie pikuś. No chyba... Przygotuj się. Przygotuj swojego kolegę. No chyba, że bardzo da sobie radę, co nie? To wtedy co? To wtedy zostaje w teamie żołnierzy hakera? O, dobra! No i mamy deal. W takim razie ja już nie przeszkadzam ci i wracam. Wracam z dobrą nowiną do Paliona. Co? Kontaktuję się z nim. Dobra, dobra. Się zrobić. Przekażę mu, żeby miał zawsze telefon teraz włączony, żeby czekał na informacje albo Minecrafta odpalonego, i na pewno odpowie od razu na twoją wiadomość, na pewno, więc dzięki jeszcze bardzo raz. Dobrze, że się dogadaliśmy, bardzo się cieszę i w takim razie dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Mam nadzieję, że nauczysz go trochę szacunku. Jasne, jasne, nauczę go, będzie wszystko git, naprawdę. A jeżeli jeszcze raz dotknie rzeczy hakera, to nie wróci już na Wojanowice. Nie pożałujesz tej decyzji, serio. To będziesz miał takiego żołnierza, jakich mało, serio. Mam nadzieję, Wojanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Okej, dobra, zniknął. Słuchajcie, idziemy, w takim razie wracamy. Ej, jest, nie sądziłem, że nam się uda. Widzowie, namówiliśmy hakera na to, żeby Palion wrócił. W takim razie co? Nic mi innego nie pozostało, jak tylko zadzwonić do Paliona i go o tym poinformować. Ale się cieszę, widzowie, naprawdę. Tak się cieszę, że chociaż Palion będzie miał szansę. Tylko pytanie, co to będzie za zadanie, które dostanie od hakera? Co to będzie za zadanie, skoro będzie to trudniejsze od mojego? Dobra, jestem przygotowany, dzwonimy znowu do Paliona. I słuchajcie, mam nadzieję, że odbierze. Dobra. Halo? O, Palion, słuchaj, jestem świeżo po rozmowie z hakerem. Świeżutko. Tak, rozmawiałem z nim i słuchaj, udało się go namówić.
W jaki sposób? W sensie, co ty powiedzieliśmy? No nie, nie było lekko, bo mocno się opierał, ale powiem ci tak, no niestety na powrót do Wajanowic będziesz musiał zapracować, ponieważ powiedział, że da ci cięższe zadanie niż ja miałem, czyli z tym powrotem. Więc będzie ciężko, przygotuj się, nie wiem, czekaj na jak... Nie powiedział dokładnie co zrobi, ale przygotuj się na jakiś ruch z jego strony. On może coś teraz zrobić, więc po prostu bądź gotowy. Powiedział, że się jakoś z tobą po prostu, że coś zrobi, powiedział. Nie za dużo więcej, że się coś skontaktuje, czy coś. Więc obserw... Możesz mi jakoś pomóc w ogóle? Tak, ja już mu nawet powiedziałem, że wiesz, mogę jako żołnierz po prostu przyjść do niego, do ciebie w sensie, i cię jakby kontrolować jako żołnierz jego, co nie? Żeby on miał wszystko pod kontrolą, tak go, wiesz, tak mu powiedziałem, wszystko tak okręciłem. Jakbyśmy razem byli. No, jakby się udało, stary, ja bym ci pomógł i byśmy razem wrócili na Wojanowice, więc byłoby super. No mam nadzieję, że nam się uda. To po prostu... Ja będę dawał znak, jak coś się będzie działo. Dobra, no, to po prostu czekaj na info od hakera i jakby co, daj znaka, ja spróbuję jakoś też się tam do ciebie dostać. Dobra, dobra. To dzięki. Będę dawał znaka, będę pisać. Trzymaj się, no, dobra, na razie. Dobra, nowino. Na razie. Yeah, boy, let's go! Widzowie, jak ja się cieszę, że nam się udało. Okej, w sensie jeszcze się nie cieszę, ponieważ nie wiemy, czy nam się udało, bo Palion musi jeszcze przecież wrócić i przejść ten test hakera. Dobrze, że przynajmniej ja spróbuję tam się dostać też i nie będzie to taka sytuacja jak ze mną, czyli że wracałem sam kompletnie jak palec, bo to było trudne. Więc mam nadzieję, że będę mógł Palionowi jakoś pomóc. Dzięki bardzo za oglądanie, wyczekujcie filmu u Paliona oraz wyczekujcie filmu u mnie jutro. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, no i szczęśliwe zakończenie. Mam nadzieję, że będzie już niedługo i Palion wróci na Wojanowice, a wtedy lecimy do Nuba! Nara, widzowie! Tutaj macie dwa inne filmy, więc klikajcie, oglądajcie, pa pa, pu!